Dzień dobry, kochani. Witajcie w kolejnym filmie, który pomoże Wam podejmować świadome decyzje, jeśli chodzi o pielęgnację i wybór kosmetyków. Już mogliście na moim kanale zobaczyć dwa filmy, w których to opowiadam Wam o tym, co charakteryzuje nowoczesny kosmetyk. Jaka jest różnica między kosmetykiem naturalnym i chemicznym? Nie chodzi mi tutaj tylko i wyłącznie o składy, ale o ich główne działanie. Opowiadałam Wam o tym, jak przenikają substancje aktywne przez naszą skórę i co producenci stosują, żeby zwiększyć efektywność działania danego kosmetyku. Czyli mówiliśmy sobie o promotorach przenikania, o substancjach okluzyjnych itd., itd. I dzisiaj kolejny ważny temat, który właśnie pomoże Wam w podejmowaniu decyzji i troszeczkę rozwieje taką tematykę, która też ostatnio staje się coraz bardziej popularna. No dobrze, porozmawiamy sobie dzisiaj o nośnikach substancji aktywnych i przede wszystkim o nanotechnologii. Jak doskonale wiecie, kosmetyka bardzo mocno się rozwija i widać to z roku na rok. Zarówno jeśli chodzi o kosmetyki te takie tradycyjne, bardziej chemiczne, ale też o kosmetyki naturalne. Producenci szukają ciągle jakichś nowych rozwiązań, co sprawi, że te właśnie preparaty pielęgnacyjne, kosmetyki będą na nas skuteczniej działały, a przez to też my będziemy widzieć efekty ich działania znacznie szybciej. No i dobrze. Mówiliśmy sobie o tym, jak skonstruowana jest nasza skóra i co tak naprawdę potrzeba, żeby ten kosmetyk efektywnie działał. I wspominałam Wam wtedy, że oprócz takich substancji jak promotory przenikania, które ułatwiają wnikanie substancji aktywnych w głąb naszej skóry, i substancji okluzyjnych, substancji czynnych, mamy też coś takiego jak nośniki substancji aktywnych. No i właśnie tutaj na moment musimy się zatrzymać, ponieważ to jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Słuchajcie, nanotechnologia jest nową dziedziną nauki. To jest coś mniej więcej połączenie fizyki, chemii, struktur technologicznych, tworzenia itd., itd. I tutaj nanotechnologia rozwija się w wielu dziedzinach naszego życia coraz prężniej i coraz intensywniej. A w związku z tym, że mamy nanotechnologię, to rozwijają się też dziedziny bardzo podobne, na przykład nanotoksykologia. Oczywiście jest to związane wszystko z tymi strukturami nano, dzięki którym widzimy efektywniejsze działanie na przykład leków, różnych substancji aktywnych, kosmetyków itd. No i właśnie, przy nanotechnologii stosujemy nanostrukturę. Są to takie struktury, które mają odpowiednią trwałość, odpowiedni wygląd, budowę, odpowiednie działanie, biokompatybilność i też, co jest bardzo ważne, rozmiar. I w kosmetyce takie najaktywniejsze, najlepsze nośniki substancji aktywnych, te nanostruktury, powinny mieć wielkość maksymalnie do 200 nanometrów. Wyobraźcie sobie, jakie to są maleństwa, ale to są bardzo ciekawe maleństwa. Ja pierwszy raz o nanotechnologii usłyszałam kilka lat temu, dobrych kilka lat temu, kiedy jeszcze jako blogerka, nie prowadziłam wtedy kanału tutaj na YouTubie, dostałam do przetestowania od pewnej firmy serum z witaminą C, która była zamknięta w liposomach. I to mnie tak zdziwiło, co to są te liposomy i o co tutaj tak naprawdę chodzi. I od tego momentu zaczęłam zgłębiać troszkę ten temat nanotechnologii i trochę bardziej się nim interesować. I tutaj przy okazji powiem Wam taką ciekawostkę. Otóż w 2006 roku pojawił się raport, który pokazał, że na terenie krajów Unii Europejskiej jest już około 5% preparatów kosmetycznych tworzonych właśnie w tej nanotechnologii. Dziś oczywiście jest tego dużo, dużo więcej i nanotechnologia od tego 2006 roku oczywiście poszła bardzo do przodu, zaczęła się bardzo rozwijać i nie dziwię się, że producenci kosmetyków chętnie korzystają z tej nanotechnologii, ponieważ, tak jak już wspomniałam wcześniej, dzięki niej mamy większą gwarancję skuteczności aktywności kosmetyków. No dobrze, ale mówimy sobie tutaj o tych nanocząstkach, a tak naprawdę powinniście wiedzieć, że nanocząstki, czyli te specjalne struktury, nośniki substancji aktywnych, dzieli się na wiele rodzajów. Jest ich, uwierzcie mi, z roku na rok coraz więcej.
Ja na początku słyszałam o liposomach i słyszałam o różnego rodzaju tlenkach, o nanocząstkach złota, o nanocząstkach srebra, platyny itd. Dziś jest tego tak dużo, że aż ciężko zapamiętać te wszystkie nazwy, jak one tam są tworzone, te wszystkie ich łańcuchy i tak dalej. Ale powiem wam, w takim największym ogólniku, takim największym podziale ogólnym, jeśli chodzi o nanostruktury, to dzielimy je na dwa rodzaje. Mamy nanostruktury, które dzielą się ze względu na swoją strukturę i tutaj zaliczamy nanocząstki, kropki kwantowe, nanorurki, nanodyski, dendrymery i układy micelarne. Ale mamy też nanocząstki, które dzielimy ze względu na swój podział, taką budowę chemiczną i mamy tutaj nanomateriały organiczne, takie jak polimery. Dobrze usłyszeliście, polimery i dendrymery, ale mamy też nanomateriały nieorganiczne i tutaj właśnie możemy wyróżnić pewnego rodzaju tlenki metali, mamy nanocząstki metali, ale mamy też struktury węglowe. I to jest taki, powiedziałabym, najbardziej ogólny podział, jeśli chodzi o nośniki substancji aktywnych. Myślę, że większość z Was słyszała o liposomach. Tak, to są w ogóle bardzo ciekawe struktury, które mają też odpowiednią budowę i też odpowiednie działanie. I myślę, że liposomy to były takie struktury, te nanostruktury, o których usłyszeliśmy tak naprawdę najszybciej i o ich zastosowaniu w kosmetykach. I teraz wyobraźcie sobie, że te liposomy to są takie fosfolipidowe pęcherzyki. One mają taką odpowiednią, fajną budowę i producenci kosmetyków wykorzystują je na dwa rodzaje. Albo umieszczają substancje aktywne wewnątrz takiego liposomu, albo też na jego zewnętrznej części. I dzięki temu i tej swojej odpowiedniej budowie liposom wnika do wnętrza naszej skóry, wnika do tych głębszych warstw skóry, w odpowiednim momencie uwalnia substancję aktywną, a później rozkłada się w tych częściach, w tej budowie naszej skóry. To też jest bardzo ciekawa sprawa, jak te liposomy działają i jak one się układają, bo ktoś mnie kiedyś zapytał, wygląda to wszystko tak, jakby producenci kosmetyków sobie programowali te substancje aktywne, które po kolei mają działać i które jak mają wnikać. No słuchajcie, troszkę tak to wygląda, bo tak jak wam wspomniałam, nanotechnologia to jest połączenie fizyki i chemii. Pewnie część z was troszkę się tą chemią interesuje, ktoś tam fizyką, no i musicie sobie to wyobrazić, że to wcale nie jest taka prosta technologia, że umieszczamy sobie w konsystencji, w formule jakiegoś kosmetyku różne tam stężenia tych substancji aktywnych i one sobie gdzieś tam na tej naszej skórze. W ogóle myślę, że powinniśmy też zacząć od tego, jak bardzo inteligentnym organem jest nasza skóra i nawet w kosmetyce mówi się, w kosmetyce, w kosmetologii, że nasza skóra to jest taki drugi mózg przez to, co ma, jak jest zbudowana, jak funkcjonuje i jakie też funkcje spełnia dla naszego organizmu. I to, jak efektywnie i ciekawie jest przygotowana formuła danego kosmetyku, będzie też miało znaczenie dla działania naszej skóry. I rzeczywiście te nanocząsteczki ze względu na swoje rozmiary, ze względu na swoją budowę i to działanie spełniają w kosmetykach dla tych substancji aktywnych bardzo ważne funkcje. Na przykład dzięki temu, że producent kosmetyków wykorzysta nanotechnologię. Skupmy się na przykład na tych liposomach. Zainwestuje w liposomy, zamknie je w tych liposomach, na przykład witaminę C. Mamy tutaj kwas askorbinowy. Jak wiecie, kwas askorbinowy jest takim typem witaminy C, która generalnie działa na powierzchni naszej skóry, bardziej właśnie tak powierzchniowo, ale też jest fotouczulająca, niekoniecznie jest też takim typem witaminy, który jest stabilny, ale jest rozwiązanie. Możemy taki typ witaminy C, ten kwas askorbinowy, cząsteczki tego kwasu, zamknąć w tych nośnikach, czyli w tych liposomach. I teraz, co się dzieje? Taki liposom nie dość, że zabezpiecza nam
tą cząsteczkę kwasu askorbinowego przed działaniem różnego rodzaju czynników zewnętrznych, na przykład promieniowania, na przykład działania światła, to jeszcze sprawia, że ten kwas askorbinowy nie będzie działał tylko na powierzchni naszej skóry, ale on wejdzie do wnętrza naszej skóry i zacznie sobie tam w środku działać. Czyli mamy zabezpieczoną substancję przed działaniem różnego rodzaju czynników zewnętrznych, ale mamy też zwiększoną jej skuteczność. To, co jest bardzo ważne, to to, że właśnie nośnik jest biozgodny, biokompatybilny z naszą skórą, więc on uwolni nam tę substancję aktywną, ale też sam gdzieś tam się rozłoży, zniknie, jest biodegradowalny, nie ma żadnego wpływu absolutnie na środowisko, na jakieś zanieczyszczenie środowiska i też, co jest bardzo ważne, musi być tak skomponowany, musi być jego wielkość tak skomponowana, żeby on zatrzymał się w tej naszej skórze, a nie przedostał się do krwiobiegu, nie przedostał się do wnętrza naszego organizmu i też mógł wyrządzić tam dla nas jakieś szkody. Więc naukowcy, biochemicy, biotechnolodzy muszą skupiać się właśnie w tej nanotechnologii na bardzo ważnych kwestiach. Ale przez to też, że mamy nośnik, w którym umieszczona jest substancja aktywna, możemy sprawić, że mimo tego, iż ten nośnik będzie nam chronił tę substancję aktywną, to on też będzie chronił tak jakby jej stężenie i troszeczkę też naszą skórę, bo możemy zastosować większe stężenie substancji aktywnej w tym nośniku, ale też zapobiegamy skutkom ubocznym, takim jak na przykład podrażnienia. No widzicie, to jest naprawdę bardzo ciekawa sprawa i powiem Wam, że ta nanotechnologia i stosowanie tych nośników, nanonośników w kosmetyce sprawia, że sam kosmetyk staje się dla nas znacznie ciekawszy, bo producent może zastosować to, co ma dostępne na rynku, substancje aktywne, które ma dostępne na rynku i może w nich naprawdę przebierać i przebierać, ale dzięki temu, że zastosuje odpowiedni nośnik, może też zwiększać ich skuteczność, ale zmniejszać skutki uboczne. A my przez to szybciej widzimy działanie danego kosmetyku, bo skóra go szybciej pochłania, szybciej zaczyna on działać we wnętrzu naszej skóry, a nie tylko powierzchownie. No, słuchajcie, jak dla mnie, wow. Nanotechnologia to jest coś, co naprawdę jest bardzo ciekawe i warto to zgłębiać po kolei, sprawdzać, jak to wszystko się zmienia. Bo tak jak mówię, nanotechnologia jest taką dziedziną nauki, która jest nowa i która cały czas się rozwija. Cały czas pokazują się nowe badania, cały czas dowiadujemy się czegoś nowego, ale to, co jest właśnie dla nas ciekawe, to to, że równolegle z nanotechnologią rozwija się nanotoksykologia i przez to też badania, które pokazują nam i skuteczność, i bezpieczeństwo. O! Skoro jesteśmy jeszcze przy liposomach, to muszę Wam tutaj też nawiązać do takiej bardzo ważnej kwestii. Otóż, jeśli chodzi o skład INSI, to w składach INSI nie znajdziecie opisanych jako cząstki, nośniki tych substancji. Tutaj z jednej strony musicie zaufać producentowi, który stosuje tego typu technologię, a z drugiej strony trzeba naprawdę dobrze orientować się w składach kosmetyków, żeby wyłapać, gdzie znajdują się te struktury. To nie jest takie proste i w tym momencie muszę tutaj zaznaczyć, że dla osób, które nie potrafią czytać dobrze składów, nie znają się dobrze na recepturach kosmetycznych, ale też nie orientują się, jak są tworzone takie emulsje, takie formuły kosmetyków, nie będą widziały tego w składach kosmetyków, nie będą widziały, jak to wszystko powstaje i nie będą miały o tym zielonego pojęcia. I mogą też pojawiać się takie teorie, że to jest ściema, że wcale tak nie jest, że producent nam wciska jakieś kity. Musicie z tym uważać, bo jeszcze raz powtórzę, nanotechnologia to jest jedno,
tworzenie formuł kosmetycznych to jest drugie. Nanotechnologia jest nową dziedziną, która jest od kilkunastu lat dopiero tak jakby odkrywaną, a my jako świadomi konsumenci dopiero od niedawna uczymy się tych formuł kosmetycznych, tych składów INSI, tych struktur, i ci, którzy nie posiadają tak dużej wiedzy, mogą mieć z tym problem. I spotkałam się też z taką opinią, gdzieś pewien twórca pod swoim filmem wpisał taki komentarz, może zatrzymam się też tutaj na moment, to było zupełnie przez przypadek, kiedy czytając komentarze pod filmem właśnie tego twórcy, zauważyłam, że widzka zapytała się go o witaminę C. I było tam takie pytanie, kosmetyk, który będzie miał fajną formę witaminy C albo coś, co będzie zamiennikiem, ponieważ ja mam ogromny problem z tym, że ta witamina C mnie uczula, że mnie podrażnia i co mam zrobić, co powinnam tutaj, z czego powinnam skorzystać, czy możesz mi coś polecić. No i wtedy twórca odpisał na ten komentarz: kup sobie liposomę. Tak, dobrze usłyszeliście, kup sobie liposomę. Oczywiście ja bardzo szybko zareagowałam na to i chciałam odpisać tej osobie, że liposomów nie da się kupić. Nie ma takiej możliwości, jak to kup sobie liposomę. Ale okazało się, że niestety jestem zablokowana i mój komentarz się tam nie pojawił. Natomiast kiedy usłyszycie taką teorię, że kup sobie liposomę, albo kup sobie nanorurki, albo kup sobie nanodyski, albo kup sobie polimery, to zatrzymajcie się na chwilę i pomyślcie, co czytacie, bo nie możecie sobie kupić liposomów, nanorurek, nanodysków, nanocząstek, polimerów, dendrymerów i całej reszty. Nie, moi drodzy. Możecie za to kupić sobie kosmetyki, które posiadają tego typu strukturę, nanostrukturę. I jedną z takich marek, która w tej chwili przychodzi mi na myśl, która posiada produkty pielęgnacyjne tworzone na bazie nanotechnologii i wykorzystuje liposomy, to jest marka Sysderma. Natomiast inną marką, naszą polską marką, która wykorzystuje również nanostruktury w postaci nanodysków, jest marka Jonel. I na pewno o tym też słyszeliście, o tych nanodyskach, nanostrukturach, nanodyskach, które potrafią przetransportować substancje aktywne nawet do 14 warstwy naszego naskórka. I tak rzeczywiście jest. Bo skoro producent korzysta z nanotechnologii i wykorzystuje nośniki substancji aktywnych, to one rzeczywiście będą wchodziły w głębsze warstwy naszej skóry. Przy okazji też zdradzę Wam kilka takich ciekawostek, które mogą Was zainteresować. Często rozmawiamy sobie o filtrach chemicznych, o filtrach, w których wykorzystywane są różnego rodzaju substancje, które będą chroniły nas oczywiście przed tym promieniowaniem UVA. I mamy filtry chemiczne, mamy filtry fizyczne. I na pewno słyszeliście, albo też spotkaliście się z tym, że producent umieścił w składzie, uwaga, uwaga, dwutlenek tytanu. A dwutlenek tytanu to jest substancja, która jest właśnie taką nanostrukturą, nanocząstką, i ona będzie jeszcze efektywniej działać na promieniowanie. Więc jeśli zobaczycie w składzie jakiegoś filtra dwutlenek tytanu, to powinna Wam się zapalić żarówka, że oho, tutaj mamy bardzo efektywne substancje chroniące nas przed promieniowaniem. Kolejną ciekawostką dla Was może być nanosrebro. O tym też na pewno słyszeliście i jest kilku takich producentów, nawet mamy polskich producentów, którzy korzystają z nanocząsteczek srebra, czyli z tego nanosrebra. A jeśli jeszcze nie wiecie, to nanosrebro jest też taką cząsteczką, która będzie jeszcze efektywniej niż dostępne na rynku cząsteczki aktywne chronić nas przed bakteriami, przed grzybami. I uwaga! Przez to też, jak działa, jak jest skonstruowana, jest swoistym konserwantem w kosmetyku. A jeszcze jedna taka ciekawostka i coś, co chciałabym Wam dzisiaj polecić przy okazji tego filmu, jeśli odrobinę zainteresowałam Was nanotechnologią, to jest książka. Słuchajcie, jakiś czas temu w moje ręce wpadła tego typu książka, która nazywa się Nowoczesne składniki kosmetyków. Staram się w moich filmach, gdzieś we vlogach, gdzieś w jakichś filmach pogadankowych przemycać Wam właśnie fajne takie źródła dostępnej wiedzy od osób
wykształconych od osób związanych z daną technologią, z daną nauką, z daną dziedziną, które nie, może nie tyle są znane w swoim środowisku, ale przede wszystkim opierają wiedzę na nauce, na badaniach, na rozwoju, na technologiach itd., itd. Nie mam na myśli tutaj żadnych dziennikarzy, dziennikarek, ludzi, którzy korzystają z mitów powielanych gdzieś w internecie. I słuchajcie, to jest książka, którą bardzo bym Wam chciała polecić, jeśli interesujecie się kosmetykami, tym co jest w składach, jeśli chcecie być takim świadomym konsumentem i też świadomie korzystać z pielęgnacji, która jest dostępna na rynku. W tej książce znajdziecie między innymi właśnie bardzo fajnie opisaną całą nanotechnologię i substancje, te nanocząstki, które są wykorzystywane w nanotechnologii, między innymi polimery. Dlaczego te polimery? Bo gdzieś tam w składach kosmetyków przewijają się różnego rodzaju nazwy substancji, gdzieś w którymś członie macie jakiś tam polimer. I niestety spotkałam się z tym, że osoby, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy, wrzucają wszystkie polimery do jednego worka i nazywają je mikroplastikiem. Moi drodzy, tak nie jest. Na temat mikroplastiku będzie oddzielny film tutaj na moim kanale, bo zawsze pada na ten temat bardzo dużo pytań. Natomiast między innymi w tej książce znajdziecie rozwiązanie i odpowiedź na to, dlaczego nie wszystkie polimery to mikroplastik i dlaczego niektóre polimery to są właśnie specjalne cząstki, nośniki substancji aktywnych, dzięki którym mamy zagwarantowaną właśnie tą efektywność danego kosmetyku, ale też jak one są skonstruowane, jak są zbudowane i czy rzeczywiście są takie szkodliwe lub też nie. Więc na pewno w tej książce znajdziecie takie informacje. Każdy rozdział w tej książce zawiera literaturę. I to też jest kolejna ważna sprawa, bo posiłkując się informacjami, które znajdziemy w internecie, bardzo często podsyłacie mi linki lub też nazwy do różnych artykułów, różnych książek, które, moi drodzy, no niestety są oparte na tym, co gdzieś tam krąży w internecie, na jakichś mitach. Osoby, które tworzą te artykuły, nie są kompletnie związane z danym działem nauki, ale też nie ma badań. Tutaj tak jak mówię, do każdego działu jest podana literatura i to bardzo obszerna literatura, gdzie możecie sobie, zaraz Wam pokażę, gdzie możecie sobie znaleźć w internecie i poczytać na ten temat dokładne informacje. Poczekajcie, bo tu jestem cały czas przy tym, przy tych nośnikach jest tego naprawdę bardzo dużo. O, polimery opisane bardzo fajnie, jakieś bramki. O, jest, zobaczcie. I mamy tutaj literaturę, bardzo mocno rozbudowaną literaturę, zaznaczoną, no dosłownie bibliografię i dużo fajnych informacji. A dalej w książce znajdziecie także rozbudowany dział na temat nowoczesnych substancji aktywnych stosowanych w kosmetykach. Macie między innymi opisane różnego rodzaju olejki roślinne, macie opisane zioła, grzyby, komórki macierzyste, substancje pochodzenia zwierzęcego, zwierzęce komórki macierzyste, systemy synergistyczne i tak dalej, peptydy, oligopeptydy, biostymulatory. Świetna książka, którą Wam gorąco polecam. Książka napisana przez Marcina Molskiego. Ja zostawię Wam w opisie do dzisiejszego filmu link i namiary, dokładną nazwę tej książki. Możecie sobie ją kupić w internecie. Także Wam polecam. Polecam przy okazji szukania informacji, wiarygodnych, rzetelnych informacji na temat działania różnego rodzaju kosmetyków. No dobrze kochani, to podsumujmy sobie teraz wszystko to, o czym dzisiaj opowiadałam i zbierzmy sobie to do kupy. Nanotechnologia. Nowa dziedzina, stosunkowo od niedawna, od kilkunastu lat dostępna na naszym rynku, wykorzystywana przede wszystkim w produkcji nowoczesnych kosmetyków. Mamy tutaj połączenie chemii, fizyki i jeszcze kilku innych dziedzin, dzięki której możemy mówić o powstawaniu i działaniu
nowoczesnych, skutecznie aktywnie działających kosmetyków. W nanotechnologii stosujemy nanostruktury, które muszą posiadać odpowiednią wielkość i być tak przygotowane, by zminimalizować skutki uboczne działania na naszą skórę, ale też zwiększyć efektywność działania substancji aktywnych i przy okazji muszą być to takie struktury, które nie będą przenikały do wnętrza naszego organizmu, nie będą przedostawały się do krwiobiegu. Nanostruktury, czyli te nośniki substancji aktywnych, są biodegradowalne, biozgodne i biokompatybilne. Możemy je podzielić ze względu na budowę, możemy je podzielić ze względu na swój skład chemiczny. Mamy ich ogromną ilość i też, co ciekawe, coraz częściej widzimy, że producenci sięgają z różnego rodzaju nośników, właśnie takich nanostruktur. Do najbardziej popularnych oczywiście zaliczamy liposomy, ale mamy też nanorurki, nanogąbki, nanodyski, kropki kwantowe, polimery, układy micelarne itd., itd. Musimy pamiętać, że nośniki składników substancji aktywnych są to takie struktury, które będą zwiększały penetrację tych właśnie substancji aktywnych do wnętrz naszej skóry, czyli będą efektywniej działały substancje aktywne na naszą skórę, ale też, co jest bardzo ważne, nośniki substancji aktywnych są tak stworzone, by chroniły tę substancję aktywną od zewnątrz przed czynnikami zewnętrznymi, dzięki którym możemy zwiększyć stężenie danej substancji, ale też zmniejszyć skutki uboczne działania wyższego stężenia danej substancji na naszą skórę. No i pamiętajcie o tym, że w związku z zastosowaniem odpowiedniej technologii w kosmetykach, taki kosmetyk będzie też droższy. Musicie się z tym liczyć. Nie ma takiej możliwości, żeby laboratoria, chemicy, biotechnolodzy i tak dalej, którzy tworzą kosmetyk na bazie nanotechnologii, stworzyli coś, co będzie tanie i nieskuteczne i będzie kosztowało kilkanaście złotych. No nie, tak niestety jest, że wszystkie kosmetyki, które będą zawierały w sobie nanocząsteczki pewnych substancji lub też będą zawierały nośniki, nanonośniki, nośniki substancji aktywnych, będą droższe i z tym musicie się liczyć. Marka Sesdarma nie należy do najtańszych, jest marką dermokosmetyków, ale właśnie stosuje nanotechnologię. Marka Yonel jest marką selektywną i oprócz tych wszystkich pięknych opakowań i ciekawych substancji aktywnych, z których marka korzysta, mamy również nanodyski, czyli mamy po raz kolejny zastosowaną nanotechnologię. Mamy również takie marki, które tworzą swoje kosmetyki na bazie różnych nanostruktur, różnych nanotlenków, nanocząstek srebra, miedzi, złota, żelaza, tytanu i przez to też te kosmetyki jednak będą nieco droższe. Ale oczywiście wy jako świadomi konsumenci możecie wybierać, przebierać i decydować, które kosmetyki będą dla was i w które inwestować. Warto sobie sprawdzić raz na jakiś czas działanie kosmetyku, który jest wykonany na bazie nanotechnologii i zobaczyć, jaka jest różnica między na przykład kosmetykiem naturalnym, a kosmetykiem z wykorzystaniem nanotechnologii. No ale tak jak mówię, musicie się liczyć z tym, że taki kosmetyk będzie droższy i też nie będzie dla każdego. Ale to już decyzja wasza, wasz wybór. Ja dzisiaj, tym dzisiejszym filmem chciałam wam tylko opowiedzieć tak mniej więcej, jak to wszystko wygląda, jeśli chodzi o nanotechnologię i jak bardzo jest to ciekawe zjawisko, jak bardzo ciekawa nauka. Jeśli was troszeczkę zainspirowałam, to oczywiście w opisie do dzisiejszego filmu zostawię wam linki do źródeł, gdzie też bardzo fajnie jest opisywana nanotechnologia, te wszystkie nanostruktury, nośniki substancji aktywnych, będziecie mogli sobie poczytać, a myślę, że tym dzisiejszym filmem zamkniemy ten taki wstęp do kosmetyków i ich formuł i przejdziemy sobie teraz do omawiania różnego rodzaju substancji stosowanych w kosmetykach i nie mam tutaj na myśli oczywiście tych promotorów substancji okluzyjnych i tak dalej, ale będą to tematy, które od jakiegoś czasu was interesują, o które mnie prosicie, czyli między innymi poruszymy kwestie mikroplastików, silikonów, konserwantów, alkoholi i tak dalej, i tak dalej.
Jak zwykle się rozgadałam, ale o nanotechnologii mogłabym Wam tutaj gadać, gadać, gadać i gadać. Także zdecydowałam, że na dzisiaj to będzie tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, to dajcie znać oczywiście w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie, co myślicie o tej naszej rozwijającej się nauce i tym, że ta kosmetyka tak idzie do przodu i będzie korzystać z tych nowych rozwiązań, nowych technologii. Co Wy o tym myślicie właśnie w kwestii takiego świadomości konsumenta. Dajcie oczywiście znać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnej publikacji. Buziaki, pa!